naszą propozycją na zimne danie na gorące dni w naszej restauracji to jest tacos ze smażonymi krewetkami, guacamole. Są to przygotowane wcześniej tortille kukurydziane z guacamole, czyli z salsą meksykańską składającą się z awokado, soku z limonki, troszkę cebulki, pomidorków, ostrej papryczki, jalapeno i kolendry, wymieszane z krewetkami. Te tortille kukurydziane są faszerowane tym guacamole i tymi krewetkami i wszystko jest wydawane na miksie sałat z winegretem cytrynowym. Do tego dwie rozety z lekkiego białego twarożku, wszystko obsypane salsą pico de gallo.